Do Gliwickiego Centrum Handlowego Europa Centralna po raz kolejny zawitała wystawa budowli z klocków Lego. Na wystawie możemy zobaczyć ponad 100 makiet. Wśród nich oczywiście wiele ekspozycji premierowych. Wystawa ta jest propozycją na niepogodę, ale nie tylko. My odwiedziliśmy ją w środku tygodnia i to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Więc mogliśmy tą wystawę obejrzeć dokładnie, bez tłumów ludzi. Na wystawie oprócz nas było jeszcze kilka osób. Poza samymi gablotami, w których zamknięte są klockowe eksponaty, jest także przestrzeń do zabawy klockami Lego, gdzie dzieci w każdym wieku mogą bawić się i układać. Trudno byłoby tu wszystko pokazać. Ekspozycja z klocków podoba się naprawdę niezależnie od wieku i na pewno warto ją zobaczyć. Na wystawie możemy znaleźć rekordowej wielkości budowle, m.in. plac Świętego Piotra z bazyliką i kolumnadą, katedrę Notre Dame w Paryżu i jest to model wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest 7 cudów świata, klockowe zmysły oraz postacie w naturalnych rozmiarach i Batmobil z Batmanem. Jak żywym. Do budowy tego 7-metrowego pojazdu trzeba było zużyć 900 tysięcy klocków.
Zadacie pytanie, ile czasu potrzeba, aby zobaczyć to kolorowe cacko? Trudno mi powiedzieć. Myśmy chodzili ponad godzinę. Jeżeli wybieracie się tutaj w dzień wolny, to warto wcześniej kupić bilet online. Wtedy uniknie się stania w kolejce. Obok, kupując bilet combo, można wejść do 3D Trick Gallery. Galeria dla miłośników selfie, którą można odwiedzić z 50% rabatem, jeżeli równocześnie kupi się bilet na obie wystawy, wystawę Lego i Trick Gallery. Godziny otwarcia to od poniedziałku do soboty oraz niedziele, także niehandlowe i święta od godziny 10 do 19.30.
Zainteresują nas również zmysły człowieka, fascynujące modele ukazujące budowę narządów człowieka, dzięki którym poznajemy otoczenie. Można zobaczyć precyzyjnie zbudowane z klocków narządy człowieka, takie jak m.in. ucho, język, oko, nos. Najmłodsi dzięki opisanym ciekawostkom zdobywają wiadomości na temat funkcjonowania organizmu. Są również przedstawione w skali 1 do 1 postacie tytułowego bohatera, książek i filmów oraz jego przyjaciół Hermiony i Rona. Ponadto już w mniejszej skali, ale równie imponująca szkoła magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Występują również bohaterowie ulubionych bajek. Flintstonowie, Toy Story, SpongeBob, Kanciastoporty, Cars, Krecik, Kicia Rożek, Smurfy, Żółwie Ninja, Miracolum, Minionki, Piękna i Bestia. Tomasz Golob to jego motor w skali 1 do 1 ze 170 tysięcy klocków. Anna i Robert Lewandowscy w skali 1 do 1. Przedstawieni nie w strojach sportowych, lecz w eleganckich kreacjach. Są również gwiazdy i legendy muzyki w naturalnych rozmiarach. Grzegorz Markowski, Krzysztof Zaleski, Elvis Presley i Freddie Mercury. Jednym z reprezentantów Alei Gwiazd jest Łukasz Piszczek.
Ogromna makieta inspirowana bohaterami bajki Król Lew to hit wystawy. Są również interaktywne modele, które można wprawić w ruch przyciskami. Zobaczymy m.in. tańczącego Meksykanina, Marilyn Monroe w słynnej scenie, czy magiczną sztuczkę czarodzieja z klocków. Thank you.
Siedem cudów świata, najbardziej znane budowle, a zarówno te starożytne, takie jak piramida Cheopsa, kolos rodyjski, posąg Zeusa, jak i nowe cuda świata, wielki mur chiński, posąg Chrystusa z Rio de Janeiro, Machu Picchu i Koloseum. Zobaczymy wioskę świętego Mikołaja z ruchomą fabryką prezentów, pociągiem jeżdżącym po całej śnieżnej krainie i reniferami zaprzężonymi w sanie. Thank you.
Możemy również zobaczyć tort, kanapkę, owoce, słodycze. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ogromny stół z przysmakami przyrządzonymi z klocków Lego. W specjalnie wydzielonej strefie możemy zobaczyć magiczny i kolorowy świat oceanicznych głębin, gdzie możemy podziwiać wykonane z klocków Lego morskie stworzenia z najdalszych zakątków świata. Poruszające się wśród raf koralowych bajecznie kolorowe rybki oraz specjalnie przygotowane oświetlenie sprawiają, że możemy poczuć się jak nurkowie w głębinach. Do zbudowania rafy koralowej zużyto ponad 1 000 000 klocków w 142 kolorach. Na makiecie zaprezentowano niemal 10 tysięcy zwierząt i niezliczoną ilość roślin.